Cześć! Z tej strony Sylwia Maksym. Zapraszam Cię do mojego świata, w którym króluje paliwo z roślin. Jestem dietetyczką sportową. Uprawiam kolarstwo górskie, uwielbiam drożdżówki z makiem świeże figi i kawę. Tworzę to miejsce dla sportowców i wielbicieli aktywności fizycznej. Tutaj dowiesz się, jak w smaczny i prosty sposób poprawić regenerację i zdrowo ograniczyć ilość spożywanego mięsa. Zapraszam Cię do wspólnego czerpania paliwa z roślin. Mateusz. Cześć Sylwia. W swoich rozmowach uwielbia łączyć pasję do sportu, dietetyki, z również świetną wiedzą i podejściem. Dlatego, moim zdaniem, jesteś idealnym gościem do dzisiejszego odcinka mojego podcastu. No i zresztą, powinnam tak naprawdę przywitanie ciebie rozpocząć słowami: Panie doktorze, gratuluję! Dziękuję bardzo, jest to zbędne. <laughs> Mateusz, y, dla osób, które być może gdzieś Cię jeszcze nie znają, albo powiedzmy nie do końca jeszcze trafiły na, na Twoje materiały, które publikujesz w sieci, powiedz proszę, czym się zajmujesz, kim jesteś, jakimi sportami w ogóle się również fascynujesz tak prywatnie. Nazywam się Mateusz Gawałczyk, jestem dietetykiem sportowym. Na co dzień pracuję na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pracuję również jako dietetyk w Polskim Związku Biatlonu a na, w ramach swojej działalności prowadzę projekty i sportowy, Online, gdzie opiekuję się zawodnikami sportów wytrzymałościowych, głównie to jest kolarstwo i triatlon. Sam jestem byłym pływakiem, przez 16 lat plus minus tą swoją przygodę z pływaniem kontynuowałem, a potem przez chwilę miałem przygodę z triatlonem, obecnie amatorsko zajmuję się kolarstwem i przygotowaniem ricecake'ów na te przejażdżki rowerowe. <laughs> Czyli ten jeden z najważniejszych punktów zostawiłeś się na koniec, bo jesteś bardzo znany z różnego rodzaju takich czasami nawet fantazyjnych i fantastycznych połączeń smakowych w rajskake'ach, ale nie tylko o rajskake'ach, chciałam z tobą porozmawiać. E Wiesz, co, zanim zaczniemy rozmawiać w ogóle o, o naszym głównym temacie dzisiejszego spotkania, czyli suplementacji w kolarstwie i w ogóle w sportach wytrzymałościowych, to sam wspomniałeś, że zajmowałeś się wcześniej pływaniem, później triatlonem, później kolarstwem. Powiedz proszę, czy w twoim życiu nastąpił taki moment, kiedy trzeba było po prostu wybrać, czy moim zawodem będzie sport i pomysłem na przyszłość, czy jednak warto się skupić na nauce i dlatego przerwałeś sport? Co było takim czynnikiem decydującym o tym, że jednak nie przygotowałeś swojej kariery pływackiej? Myślę, że większość osób podchodzących do sportu na poważnie na pewnym etapie swojego życia dochodzi do wniosku, że jest za słaba do tego, żeby się z tego utrzymać. I ja się do tych osób jak najbardziej zaliczałem. Zresztą wybrałem sobie dyscyplinę sportu, która nie jest specjalnie dochodowa, zwłaszcza na, jak na polskie, polskie standardy. To jest dosyć ciekawe, bo trenowałem, tak jak wspomniałem, pływanie, ale jednocześnie trenowałem też piłkę nożną i tenisa. Wow! Więc trenowałem dwie dyscypliny, które są bardzo dochodowe, jakże i osiągnie się w jednej bardzo wysoki poziom, w drugiej po prostu kontynuuje się tą przygodę ze sportem. A ja wybrałem tą trzecią, która jest najmniej dochodowa, i dochodowa jest wyłącznie, kiedy osiąga się poziom medalisty, mistrzostw. Świata Igrzysk Olimpijskich, no to może wtedy i to też nie są nie wiadomo jakie, jakie kwoty. Mhm. Więc trochę na przekór chyba temu, jak to powinno wyglądać, ale tak to, to, to było pływanie, i te etapy, w których podejmowałem decyzję o tym, czy kontynuować swoją przygodę dalej ze sportem, czy pójść zupełnie w inną stronę, były dosyć naturalnie weryfikowane. Tak jak kiedyś wyglądał etap kształcenia młodego człowieka, czyli po szkole podstawowej trzeba było podjąć decyzję, czy dalej chce uprawiać ten sport i wybrać gimnazjum sportowe, czy jednak już sobie dać spokój. Później po gimnazjum trzeba było podjąć podobną decyzję w odnośnie do liceum, a po liceum trzeba było podjąć podobną decyzję w kontekście swojej dalszej przygody ze sportem i studiów. I ja na początku wybrałem dalej kontynuację swojej przygody z pływaniem i tak wylądowałem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Gdzie studiowałem inżynierię środowiska i spełniałem trochę, chyba marzenia moich rodziców, bo oni taką ścieżkę sobie wybrali, ale dosyć szybko się zbuntowałem i po, pod koniec chyba pierws, pierwszego semestru albo na początku drugiego, pamiętam to jak dziś zajęcia z mechaniki, na które przyszła bardzo młoda, atrakcyjna wykładowczyni. Ale jednak nie kupiła mnie treść, którą przekazywała, i powiedziałem jej na koniec zajęć, że jest bardzo atrakcyjną kobietą, ale już się więcej nie spotkamy, i więcej na uczelni się nie pojawiłem. W sensie pojawiłem się, żeby dopełnić formalności związane z obiegówką, ale poszedłem też do trenera i powiedziałem, że to jest mój koniec z, z tą uczelnią i z pływaniem. Potem jeszcze miałem jakiś krótki epizod na okay. awf w Krakowie, gdzie tam zabrakło mi tego sportu dosyć szybko. Po chyba dwutygodniowej przerwie stwierdziłem, że nadal muszę coś robić. Wystartowałem jeszcze na mistrzostwach Polski seniorów, ale to już był ostatni, ostatni mój start. Okej, okay, czyli poważna męska decyzja, która też tak naprawdę już potem wpłynęła na twoją dalszą karierę i, i rozwój działalności i to się, czym się teraz zajmujesz, ale powiedz czy, czy, czy czasami masz takie momenty kiedy współpracując z zawodowymi sportowcami, takim trochę zazdrościsz że mówisz, kurde może trzeba było bardziej się postarać może mógłbym być lepszym zawodnikiem i teraz e, jednak za za zajmować się z tym sportem e, w sposób zawodowy, czy jednak jesteś w pełni pogodzony z miejscem, w którym jesteś i dobrze się nim czujesz? Na pewno jestem pogodzony z miejscem, w którym jestem. Czuję się w nim fantastycznie i uważam, że jestem szczęśliwcem w tym, że wybrałem ścieżkę, która mnie naprawdę interesuje i to, to co robię, jest moją pasją. I nie uważam, że jest to praca, bo jest to coś, co lubię i nie mam problemu z tym, żeby cały czas się dokształcać, bo jest to coś, co mnie po prostu interesuje. Natomiast mamy taką grupę. Osob, powiedzmy z mojego rocznika spływania, która pozostała w sporcie niekoniecznie jako trenerzy, ale jako ten sztab wspomagający. Między innymi mówię tutaj o Asi Budzis, która jest psychologiem sportowym. i Z Asią bardzo często, jak spotykamy się, dobra, jak się spotykamy, bo bardzo często to jednak dosyć wygórowane ambicje. Chcielibyśmy pewnie częściej, ale się nie udaje. Ale widzimy się raz, dwa razy w roku na pewno. I zawsze pojawia się gdzieś na jakimś już after party, po konferencji, temat, a co by było gdyby? Co by było gdybyśmy mm -hmm. mieli wtedy jako zawodnicy taką wiedzę, jaką mamy dzisiaj? Ja być może zaszedłbym trochę dalej. Asia i tak zaszła bardzo daleko, bo jest medalistką Mistrzostw Europy, ale być może nie poddałaby się i, i ten. Ten aspekt mindsetu u niej funkcjonowałby jeszcze lepiej i byłaby w stanie dać z siebie jeszcze więcej i być może zaokręcić się w okolicach medalu olimpijskiego. Więc zawsze jest takie pytanie, co by było, gdybyśmy wtedy wiedzieli to, co wiemy teraz. No, ale to takie gdybanie. Nie? Do czasu mhm. nie cofniemy. Ja też nic bym w swoim życiu nie zmienił z tych rzeczy, które robiłem, i uważam, że, że wszystko to, co zrobiłem, było świetną lekcją i ukształtowało mnie jako człowieka. Doskonale cię rozumiem, bo mam to samo podejście i zresztą też uważam, że kariera sportowa, wcześniejsza bądź nawet obecna, przyszła, ale w ogóle zajmowanie się dietetyków sportowych sportem, czyli pełne zrozumienie tego zaangażowania, całego przedsięwzięcia, zwrócenia uwagi na wiele różnych aspektów dotyczących przygotowania samego sportowca, bardzo mocno procentują w naszej pracy, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto nigdy nie dotknął bezpośrednio aktywności fizycznej w takim troszeczkę bardziej zaawansowany Sposób mógł dokładnie zrozumieć, z jakimi problemami mogą borykać się sportowcy. Czy ty widzisz, że twoja wcześniejsza przeszłość sportowa zdecydowanie pomaga Ci w dzisiejszej pracy jako dietetyka sportowego? Tak twierdzę, aczkolwiek nie wiem, czy, czy to nie jest tylko efekt tego, tego podejścia, o którym powiedziałeś, bo ja się pod nim podpisuję i ja też uważam, że background sportowy bardzo mocno ułatwia pracę z, ze sportowcami na różnym poziomie zaawansowania. Ja też wyznaję taką zasadę, że jeżeli zaczynam pracę z jakimś, jakąś nową dyscypliną sportu, której nie znam, a mam możliwość spróbowania tej dyscypliny sportu, to po prostu próbuję. Jedynej dyscypliny, której nie spróbowałem w swoim życiu, a miałem z nią dosyć mocną, mocną styczność, to jak przez dwa lata pracowałem z łóżwiarzami szybkimi, to ani razu nie wszedłem na, w panczonach na lód. Ale wynikało to prawdopodobnie tylko z tego, że po pierwsze... Jeżeli możemy sobie wyobrazić płaskostopie, to ja mam takie jak. Mi się w bajkach, jakim się mokra stopa odbijała na, na posadce, Czyli jest takie duże kółko, z którego jest kilka małych kółek, które wyznaczają palce, a panczeny są robione na odlew stopy, więc ja bym się po prostu w to nie wcisnął. A mm -hmm. mnie jazda w zwykłych łyżwach po pięciu minutach kończy się tym, że mam takie odciski, że nie chodzę przez kolejne parę dni, więc absolutnie to nie wchodziło w grę. Natomiast jak zacząłem pracować z biatlonistami, to kupiłem sobie narty do, do biatlonu, w zasadzie w sensie do narciarstwa biegowego. Kupiłem nartorolki i, i z jednego i z drugiego bardzo chętnie korzystam i uważam, że to jest fantastyczny sport. I tak naprawdę z każdą dyscypliną, z jaką pracuję, jeżeli mogę, to, no to staram się w jakiś sposób zaangażować. Tak samo jak jeżdżę na zgrupowania, to staram się uczestniczyć w treningach. Przynajmniej w tych, których, których mogę i w których jestem w stanie. A że pracuję głównie ze sportami wytrzymałościowymi, to najchętniej edukuję zawodników podczas jazdy na rowerze. I to jest dla mnie najlepsza forma, i do tego zawsze dążę. Zresztą, wracając trochę do tego, co powiedziałeś wcześniej, czy żałuję tego, że już nie jestem w sporcie zawodowym, to dla mnie obecność na obozie jest trochę takim powrotem do przeszłości. Ja się znowu czuję, jakbym był zawodnikiem, że ktoś mi Nagle ułożył harmonogram dnia. Ja wiem, mam o konkretnej godzinie śniadanie, o konkretnej godzinie jeden trening, drugi trening, posiłki. Jest cały dzień zaplanowany. Ja tego dnia nie planuję. No i czuję tę atmosferę, jakbym znowu był trochę, trochę zawodnikiem. Znów się pod tym podpisuję, co powiedzieć, bo ja też, wiesz, co uwielbiam, taki w cudzysłowie narzucony rygor podczas grupowań czy obozów, prawda? Dzień zaplanowany od A do Z, masz styczność z zawodnikami, możesz uczestniczyć w ich aktywnościach i jak najbardziej to też we mnie budzi takie większe poczucie, powiedziałabym nawet takiego codziennego bezpieczeństwa, że ktoś czuwa nad moim planem dnia, ja go tylko po prostu realizuję i odhaczam, ale też miałam taki, um, takie marzenie zawsze w swoim życiu, zawsze chciałam pracować ze sportowcami, ale wcześniejszy zawód, którym się zajmowałam, czyli byłam też ukończyłam studia fizjoterapeutyczne, bardzo, bardzo, bardzo chciałam pracować ze sportowcami i wiesz co, na ten moment mi to nie wyszło i nagle się okazało, że idąc na kolejne studia, kończąc e, kierunek dietetyki i dietet zajmując się dietetyką sportową, nagle możesz pracować ze sportowcami. Uważam że, uważam, że to jest naprawdę fajne połączenie naszego takiego i zawodu, i pasji, i hobby, i wszystkiego, co możemy zrobić dobrego również w kierunku rozwoju wielu dyscyplin sportowych, więc... Mamy dobre miejsce, zawsze się będę pod tym podpisywać. I właśnie tylko od nas zależy, czy będziemy się chcieli dalej kształcić. Dlatego a propos kształcenia. Powiedz, proszę, z jakimi zawodnikami ty się na co dzień spotykasz, bo wiem, że pracujesz i z zawodowymi sportowcami, i też po prostu z osobami, które amatorsko uprawiają sport. Czy sama tematyka suplementacji jest dla, nim, dla nich czymś innowacyjnym, czymś, co jest koniecznością, czymś, co wyprzedza w ogóle nawet samą kompozycję, zdrową kompozycję diety? Czy jest to być może pytanie, które pojawia się jako pierwsze? Czyli Mateusz yy, chce się przygotować do triatlonu. Jakie suplementy? Czy tak złożone pytanie, że nie wiem jak do końca na nie odpowiedzieć. Zacznę od tego, co mnie najbardziej przeraża i będę tak szedł wiekiem trochę w górę. Mhm. Najbardziej przeraża mnie to, jak zgłaszają się do mnie rodzice 11-12-13 latka z prośbą o ułożenie suplementacji. O. Jakiej suplementacji? Po co? W sensie nie od tego zaczynamy. Zaczynamy od tego, żeby wyrobić nawyki żywieniowe, żeby ta osoba prawidłowo się odżywiała, a w skrajnych przypadkach możemy wykorzystać konkretne suplementy diety. W tym wieku pewnie one ograniczyłyby się do tej grupy żywność dla sportowców, czyli napoje izotoniczne odżywki węglowodanowe, może w jakimś stopniu białkowe lub białkowo-węglowodanowe, jeżeli ta logistyka dnia jest trudna, witamina D i pewnie kwasę omega-3 i na tym skończyłaby się suplementacja takiego zawodnika, więc co my tu mamy planować i układać? Ale bo wie pan, bo jego rówieśnicy to już stosują beta-alaninę, kreatynę i parę innych środków. Świetnie, niech stosują ale to nie jest czas i miejsce na to, żeby ten zawodnik w tym wieku to robił. Ja zawsze tłumaczę rodzicom to w taki sposób, że u młodego sportowca zawsze prędzej czy później dochodzi do sytuacji, w której ten zawodnik ma pewien przestój w rozwoju sportowym, ma problem z tym, żeby poprawić swój rekord życiowy. Jeżeli mamy zawodnika, który ma 18 lat i ma taki przestój, a do tej pory wykorzystał już wszystkie możliwe spo sposoby suplementacji, to już nie mamy... Żadnego, żadnej możliwości na bodźcowanie tego organizmu w ten sposób. A jeżeli trafi nam się osiemnastolatek, który do tej pory wychował się na odżywkach węglowodanowych i może białku, no to mamy jeszcze kilka suplementów, które możemy spróbować wykorzystać w celu poprawy jego performanceu. I być może to będzie ten, ten, ten czynnik, który popchnie go trochę do przodu. Czasami uda się ich przekonać, czasami się ich nie uda przekonać. Pozwolę się wtrącić, a powiedz, z czego wynikają, jak myślisz, czy oni dają ci również taki feedback, e, ich pytania, czy to jest propozycja narzucona być może ze strony trenera, ze strony sztabu, czy raczej to są informacje, które gdzieś półsłówkami wyczytane zostały przez internet? Nie, to wydaje mi się, że to nie jest kwestia trenerów, to jest raczej mhm. kwestia obserwacji tego, że rodzice często próbują trochę rywalizować swoimi dzieciakami pomiędzy sobą albo spełniać swoje ambicje, których im się nie udało spełnić, teraz za pomocą dzieci. I próbują, żeby te dzieci w młodym wieku osiągały wybitne rezultaty. Tylko tak naprawdę, jak, nie wiem, popatrzymy na to przez pryzmat pływania, to co z tego, że będziemy mieli Polski polskich dwunastolatków? Ten dzieciak i tak z tego nic nie ma. Nie ma w tym wieku nawet wyjazdów na jakieś zawody zagraniczne. To już lepiej, żeby on miał 16, 17, 18 lat, jak są jakieś wielomecze, są Mistrzostwa Europy Juniorów. To są zawody, gdzie przynajmniej coś można zobaczyć, gdzie ta rywalizacja już przebiera trochę bardziej zaawansowaną formę. I wtedy próba poprawy tego performance'u nawet u takiego 16-latka, jeżeli mamy kandydata na medal na Mistrzostwach Świata czy Europy Juniorów, okej, okay, ma to jakieś uzasadnienie. Jeżeli tam wiemy, że jedna setna może zrobić różnicę, a wpływaniu czasami w jednym 1% mieści się 10 zawodników, no, no to jesteśmy w stanie tutaj w pewien sposób pomóc. Oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to w jakimś stopniu uzasadnione. Więc wydaje mi się, że jest to trochę taka właśnie próba dojścia do tego mistrzostwa sportowego możliwie jak najszybciej, co jest moim zdaniem bez sensu, bo patrząc na historię zawodników, to. Bardzo często ci zawodnicy, którzy w wieku juniorskim osiągają wybitne rezultaty, w wieku seniorskim już mówiąc kolokwialnie w świecie sportu nie istnieją. Są wypaleni albo nie mają i nie są w stanie już zbliżać się nawet do tych wyników, które były wcześniej, albo tylko się do nich zbliżają, ale już ich nie poprawiają i to już jest za mało na to, żeby w tym wieku juniora starszego albo seniorskim no faktycznie robić jakieś dobre wyniki. Tak, i tak y, bardzo mocno się przesunęła ta skala pod względem wieku rozpoczęcia tej. W cudzysłowie aktywności zawodowej, fizycznej I, i tak naprawdę dochodzi też do szybszej eksploatacji takich zawodników i zawodniczek, prawda? Bo jednak nasze roczniki, tutaj się trochę odmładzę, mogły prowadzić troszeczkę dłużej daną dyscyplinę, którą, którą wybrała, A teraz jest szybko na maksa wykorzystać, na maksa oczekiwać tego skoku wzrostu wydolności, wydajności organizmu, no i, i wykorzystać ten moment. No ale co będzie w przyszłości, prawda? Jeżeli to będzie zawodnik, który będzie tak mocno już wyeksploatowany w wieku, nie wiem, 28, 30, 32 lat, no to jaka czeka go przyszłość? Mówiła o tej przyszłości fizycznej, więc tutaj też widzę taki bardzo duży aspekt, który my jako dietetycy powinniśmy zaopiekować, więc jak zrozumiałam z twojej wypowiedzi, najpierw takiego młodego zawodnika, starasz się jednak przekonać do prowadzenia dobrej dobrze odpowiednio skomponowanej diety i tym samym jego rodziców, tak? Tak, z tego suplementacja co do zasady powinna być uzupełnieniem diety, więc jak nie wiemy jak wygląda dieta, to co, dieta, to co my chcemy uzupełniać? Możemy zalecić suplementację witaminy D, bo takie są normy dla populacji polskiej i na tym kończą się nasze zalecenia. Ewentualnie, nie wiem, napój izotoniczny, jeżeli mamy kogoś, gdzie ten trening trwa powyżej 60-90 minut. I, I na tym bez znajomości tego jak ta osoba się odżywia i bez kontrolowania tego w żaden sposób kończy się zalecana suplementacja, bo reszta jest już, już jest wypadkową tego co ta osoba robi na co dzień. Dokładnie. Ale dobrze, to teraz dajmy odpocząć chwilę dzieciom, młodym zawodnikom i pomyślmy sobie już o jednak dorosłym, dojrzałym zawodniku, zawodniczce, który, która ma o wiele wyższe cele swoje zawodowe, bo jednak zawodowo uprawia sport. Dieta, aspekt dietetyczny jest zaopiekowany, współpraca z trenerem, psychologiem, trenerem przygotowania motorycznego i nadchodzi ten wspaniały czas, czyli czas na suplementy. Czyli... Czy masz jakąś grupę suplementów, którą, od której w ogóle rozpoczynasz taką edukację związaną z suplementami? Czy są jakieś suplementy, które zawsze standardowo polecasz? Jeśli tak, jakie? Witaminy D i omega-3. A jeżeli mówimy o sportach wytrzymałościowych, to pewnie mogę dopisać tu napój izotoniczny, bo to jest pewien standard, czy generalnie ta grupa żywność dla sportowców, która jest uzupełnieniem tej diety albo powoduje, że... Ta dieta z logistycznego punktu widzenia jest prostsza do realizacji albo w ogóle możliwa do realizacji dla takiego zawodnika. Natomiast te, grupy, te suplementy, które przez Australijski Instytut Sportu zostały wpisane jako grupa suplementów ergogenicznych, czyli tych, które mogą poprawiać performance zawodnika, no to już musi być indywidualnie dopasowana do tego, co ten zawodnik robi w warunkach treningowych, startowych, jakie są jego cele i jak bardzo poważnie podchodzi do uprawiania sportu. Biorąc takie chyba moim zdaniem najbardziej dwa popularne suplementy, czyli kreatyna i betalina, bo mam wrażenie, że wielu sportowców zazwyczaj tego nie pyta standardowo na samym początku współpracy, czy potem, jak już ta edukacja coraz bardziej się zwiększa, to powiedz, jaki jest dobry czas na przyjmowanie tych suplementów? Czy okres przygotowawczy, czy okres startowy będzie na przykład lepszym wyborem dla zawodników sportów wytrzymałościowych? Ja bym zaczął od tego, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa stosowania tych suplementów w kontekście tego, jak długo możemy je przyjmować, bo wokół tego jest bardzo dużo mitów, a bardzo często można usłyszeć, że kreatynę można stosować kilka tygodni, potem należy zrobić kilka tygodni przerwy. No i pytanie, po co jest ta przerwa? Skoro najdłuższe badania, gdzie kreatyna była stosowana, trwały przynajmniej kilka lat bez przerwy, to po co mamy robić przerwę po kilku tygodniach suplementacji? Jeżeli chodzi o beta-alaninę, najdłuższe badania, do jakich ja miałem dostęp trwały pół roku bez przerwy suplementacji, więc wiemy, że pół roku jest bezpieczne. Prawdopodobnie gdyby był sens stosowania tego suplementu dłużej z punktu widzenia badań, to pewnie też okazałoby się, że w długim ujęciu ten suplement również jest bezpieczny i nie powoduje żadnych negatywnych skutków poza tą parastezją, o której, której pewnie możemy gdzieś tam dojść. Więc tak naprawdę z, z, z punktu widzenia bezpieczeństwa stosowania tego suplementu nie mamy ograniczeń jakichś większych. Więc drugi aspekt, który, na który musielibyśmy zwrócić uwagę, to jest aspekt celowości. Czyli kiedy, z kiedy tego, z tego suplementu możemy skorzystać. No i nadal kreatyna jest przez wiele osób kojarzona jako suplement, który stosujemy w celu zwiększenia masy mięśniowej. Co ma się nijak do tego, jak ona działa, bo w sposób bezpośredni ona nie będzie powodowała wzrostu masy mięśniowej. Wiemy, że kreatyna może poprawiać generowaną moc podczas wysiłków krótkotrwałych, może przyspieszać tempo regeneracji fosfokreatyny, więc w warunkach, kiedy zawodnicy wykonują powtarzane sprinty z krótką przerwą nie w pełni regeneracyjną, ona może powodować mniejszy spadek prędkości na kolejnych powtórzeniach. Więc w warunkach treningowych, jeżeli wykonujemy tego typu wysiłki, czyli mamy trening oporowy, mamy trening interwałowy, tam jest sens stosowania kreatyny, czyli wiedząc, że taki Trening rozpoczyna się, nie wiem, 1 grudnia, no to 10 dni wcześniej możemy rozpocząć suplementację, i generalnie w momencie, kiedy ten trening już będzie w naszym programie treningowym, to te ilości fosfokreatyny w mięśniach będą po prostu większe. Jeżeli chodzi o beta-alaninę, no to wiemy, że jest to nabuforem mięśniowym, a w zasadzie nie beta-alanina, ale karnozyna, która jest, która, która syntetyzowana jest z beta-alaniny i elchistydyny. I skoro działa jako bufor mięśniowy, czyli pozwala zawodnikowi dłużej kontynuować wysiłek o wysokiej intensywności, to sens stosowania tego suplementu będzie wtedy, kiedy mamy do czynienia z takimi wysiłkami czy to w warunkach treningowych, czy startowych. Co do zasady, kiedyś mówiono o tym, że beta-alanina świetnie sprawdza się w sytuacjach, kiedy wysiłek trwa od 1 do 4 minut, czyli faktycznie wysiłek o bardzo wysokiej intensywności, gdzie dochodzi do nagromadzenia jonów wodorowych i one przewyższają zdolności ich neutralizacji przez organizm. Ale równie dobrze wiemy, że w sportach wytrzymałościowych, gdzie na przykład w takim kolarstwie etap kończy się sprintem, czyli ta, ten wysiłek o wysokiej intensywności jest przesunięty na sam koniec po kilku godzinach wysiłku wytrzymałościowego, tam również beta-alanina może działać pozytywnie i zostało to udowodnione w niejednym badaniu. Więc mamy dosyć uniwersalny suplement, zwłaszcza w zasadzie dla mnie beta-alanina jest chyba najbardziej uniwersalnym suplementem z tych wszystkich sześciu, które wiemy, że mogą działać pozytywnie. Bo trudno jest mi sobie w stanie wyobrazić dyscyplinę sportu, w której albo w warunkach treningowych, albo w warunkach sportowych nie będziemy mogli z niej wykorzystać. Pomijając, nie wiem, skoki narciarskie, gdzie pewnie nie wykorzystamy tego suplementu, dyscypliny strzeleckie albo szachy, to w pozostałych pewnie znaleźlibyśmy powód, dla którego ta suplementacja mogłaby być wskazana. A myśląc o kolejnych suplementach, które są bardzo często też wybierane przez zawodników i zawodniczki sportów wytrzymałościowych, w tym głównie również oczywiście kolarstwa i szosowego, i górskiego, bardzo często pojawia się kofeina. Czy ty jesteś zwolennikiem dodatkowej suplementacji, czy raczej bazujesz na naturalnych jej źródłach, takich jak chociażby kawa, herbata, kakao? Na co dzień jestem zwolennikiem naturalnej suplementacji, bo nawykowe spożycie kofeiny w naszym społeczeństwie jest wysokie. Tak moglibyśmy to bez, bez problemu potwierdzić, powiedzieć. Natomiast w warunkach rywalizacji, jeżeli chcemy kontrolować dawki, no to jesteśmy w stanie to zrobić wyłącznie z wykorzystaniem suplementów. Tutaj warto zaznaczyć, że mówimy o suplementach, które zawierają wyłącznie kofeinę, nie mówimy o przedtreningówkach i innych tego typu suplementach wieloskładnikowych, które bardzo często są zanieczyszczone. Zresztą pamiętam, jak robiłem badania na, akurat na półwakach, którzy mieli pozytywny wynik podczas kontroli antydopingowej na przestrzeni dwóch olimpiad, czyli między igrzyskami olimpijskimi w Pekinie i igrzyskami olimpijskimi w Rio de Janeiro, to częściej niż co czwarty zawodnik z pozytywną próbką podczas kontroli antydopingowej był łapany na metylochisonomie, czyli związku, który występuje bardzo często w przedtreningówkach, ale nie ma go na etykiecie. Więc bardzo łatwo jest doprowadzić do tego, że mamy pozytywny wynik podczas kontroli antydopingowej, pomimo tego, że celowo nie stosowaliśmy żadnego środku, który miałby do tego doprowadzić. Czyli znów świadomość i skrupulatne weryfikowanie suplementów i w ogóle nawet samej diety, którą, którą stosujemy, myśląc tutaj w kontekście sportu zawodowego, ale jeszcze bardziej drążąc sam temat kofeiny. Czy są suplementy, które zdecydowanie polecasz? Nie wiem, czy lepszym rozwiązaniem załóżmy dla sportu wytrzymościowych będą żale z kofeiną, czy tabletki z kofeiną, czy na przykład ostatnio coraz bardziej popularna guma do rzucia z kofeiną. To zależy od tego, kiedy chcemy wykorzystać ten suplement. Czy chcemy z niego korzystać przed wysiłkiem, czy chcemy z niego korzystać w trakcie wysiłku. Jeżeli mielibyśmy korzystać z tego suplementu przed wysiłkiem, to pewnie preferowałbym tutaj formę albo jakiegoś szota, albo tabletki, gdzie te dawki kofeiny są relatywnie wysokie, czyli jesteśmy w stanie łatwo doprowadzić do tego, gdzie podajemy zawodnikowi od 3 do 6, czasami 9 mg na kilogram masy ciała. Natomiast wiemy o tym, że w trakcie wysiłku nie potrzebujemy tak wysokich dawek. Dawki rzędu 50 mg kofeiny będą w zupełności wystarczające, a takie już jesteśmy w stanie dostarczyć wraz z żelem energetycznym. Więc wtedy wykorzystujemy po prostu połączenie węglowodanów, które i tak w trakcie takiego wysiłku przyjmujemy, z dodatkową, e, dodatkową dawką kofeiny. Mhm. Właśnie myśląc też o Twojej działalności internetowej, jak wspomniałam na samym początku, jesteś bardzo mocno kojarzony z rejskiejków, ale też z wielu testów, żeli energetycznych, który, którym się poddajesz. Powiedz proszę, masz jakiś taki swój ulubiony żel energetyczny, który również zawierałby kofeinę bądź taką konkretną wskazaną dawkę, właśnie wykorzystywaną w sportach wytrzymałościowych, czy raczej jest to uzależnione od tego, jaki kto smak preferuje, jaką formę żelu, jaką nawet samą jego gramaturę. Na pewno kwestia żywności dla sportowców, czyli napoje izotoniczne, żele energetyczne, batony energetyczne to jest cecha bardzo indywidualna. Mamy różnego rodzaju, rodzaje produktów w ramach każdej z tych grup, o różnych właściwościach, z różnymi dodatkami, ale te cechy organoleptyczne jednak tutaj wychodzą jako, jako pierwszy element, więc ja staram się zawsze popatrzeć na produkt w sposób, obiektywny, czyli oceniając skład i sens tego składu w kontekście sportu, jakim jest kolarstwo, triatlon czy inna dyscyplina wytrzymałościowa, ale też patrzę na to z subiektywnego punktu widzenia, czyli czy taki suplement mi smakuje i z praktycznego, na ile on jest możliwy do stosowania, czyli jak łatwo się go spożywa w trakcie wysiłku, no bo jadąc na rowerze, jest to istotne, czy biegnąc, kiedy, kiedy ta wentylacja jest podwyższona i spożywanie czegokolwiek jest trudne. Jeżeli chodzi o moje subiektywne odczucia, żeli, które zawierają kofeinę, to chyba Double Espresso z Sisa. Okay. Ale wynika to z tego, że ten żel moim zdaniem najbardziej przypomina kawę. A ja jestem fanem kawy. Jest wiele żeli o smaku kawy, ale większość z nich smakuje bardziej jak przesłodzone cappuccino niż jak kawa. A ten jest. Powiedzmy, nawet trochę cierpki w smaku. Jest taki mocno, nie jest słodki, a ja nie preferuję jedzenia duży, bardzo słodkich produktów w trakcie wysiłku, więc ten żel smakuje mi idealnie. Okej, okay, a czy to nie jest też czas na przykład na rajskajki z kawą? Czy już takie robiłeś? A, już były takie Ach, przepisy. Patrz, coś przeczułam. Rajskajki z kawą, rice z kawą i z borówkami. Okej, okay, okej. Okay. Są super. Mm -hmm. są super. Właśnie to ja tak zawsze mam, że szukam. Albo inaczej spożywam jakiś produkt w formie żelu energetycznego albo batonu energetycznego, którego smak mi odpowiada, i próbuję przenieść ten smak na rajskajki, czyli zrobić dużo tańszą wersję i z mniejszą ilością składników w tym wszystkim. No i taką, w której ja jestem w stanie ten smak jeszcze sobie dopasować do indywidualnych preferencji. Więc rajzkajki na kawie to był jeden chyba z pierwszych rzeczy, jakie, jakie zrobiłem, i wyszły naprawdę, naprawdę fajnie. Nie robiłem jeszcze na herbacie, ale to też jest kolejny pomysł, który, do którego się już przymierzam od dłuższego czasu. Tak, jak najbardziej trafne, bo też sam powiedziałeś, że preferujesz jednak te suplementy, które charakteryzują się nieco mniejszym smakiem słodkim, które nie są po prostu przesłodzone, bo to jest też zazwyczaj bardzo duży problem w sportach wytrzymałościowych, kiedy przez jakąś określoną ilość czasu musisz jednak spożywać przekąski węglowodanowe, które po prostu z założenia są zazwyczaj bardzo słodkie. Czy zawodnicy, zawodniczki, z którymi współpracujesz, też tobie sygnal... Taki nie Mateusz, błagam, tylko już nic słodkiego, albo podczas ładowania daj mi coś wytrawnego, ja już wolę zjeść te ziemniaki czy ryż z sosem pomidorowym, ale nic słodkiego. Czy, czy to też jest problem zawodowych sportowców? Te zmęczenie smaku słodkiego to jest standard. Nie tylko zawodowych, amatorów również. Ja sam pamiętam, jak startowałem na dystansie połówki Ironmana. No, i do, do, do pierwszych 10 kilometrów biegu było wszystko ok, a potem nagle nie zderzyłem się ze ścianą, jako ścianą związaną ze zmęczeniem, ale ze ścianą związaną z tym, jak smakowało mi produkty, które jadłem. Jak widziałem pomarańcze na strefie, na strefie bufetu, które niekoniecznie muszą być słodkie, to już mi się podnosiło, więc to był duży problem. I pamiętam, że po starcie wypiłem pół piwa bezalkoholowego i zjadłem dwie kanapki ze smalcem, i to było wszystko. Zero patrzenia na, słodkiego, na słodkie do końca dnia. To jest niesamowite. Ale ze sportowcami bardzo często tak jest. I ja myślę, że to jest duża nisza, jeszcze nie do końca zagospodarowana. Czyli żele, batony energetyczne, napoje izotoniczne, które nie są słodkie. I mam tutaj pewne swoje odkrycia w tym temacie, bo jest napój firmy 226RS. Hiszpańska firma, która sponsoruje m.in. Movistar. Ostatnio zresztą trafiła do Polski i mamy polskiego dystrybutora, więc produkty są już łatwiej dostępne. Jest tam napój izotoniczny o smaku mandarynki. O. I jest kwaśny. No proszę. Ale nie na tyle kwaśny, żeby wywołało uczucie zgagi w trakcie wysiłku. Więc to było coś, co mi się bardzo podobało. Ja pamiętam, jak premierę miała. Nie wiem, czy mogę tak mówić nazwami, czy tu wiesz, masz. Okay. Oczywiście. Może jakiś sponsor jest podcastu albo coś. Może dopiero się potem posypią wiesz <laughs> propozycje sponsorskie. Tak. Będziemy czerpać z tego oboje korzyści. W razie to, czego? <laughs> to mamy firmę PN Nutrition, która wypuściła mhm. chyba jedyne dostępne na polskim rynku napoje z dodatkiem mentolu. I też mamy tam napój malinowy z dodatkiem mentolu, który no, jest inny w smaku. Je, nie jest słodki. Więc to też był napój, który robił roboty i u wielu osób się. Się po prostu sprawdził. Hedrafit z Namedu też niekoniecznie musi być słodki. On nie jest aż tak słodki jak cała reszta napojów dostępnych na rynku, ale to też wynika z tego, że ma dużo mniejszą zawartość węglowodanów, bo jest tam około 17 chyba gramów na, na 500 ml, więc prawie połowa z tego, co w typowym napoju, napoju izotonicznym. Więc jest trochę takich produktów, które sprawdzają się szczególnie wtedy, kiedy. Mamy gorące warunki atmosferyczne i ten słodki smak jednak jest trudny do strawienia, a w drugą stronę, jeżeli jest chłodno, to ja osobiście preferuję słodkie produkty. I tu mam swojego faworyta, którego ostatnio testowałem. Znowu 226 RS mm -hmm. high energy Gel o smaku orzechowo-miodowym. O jacie, to już brzmi jak taki ulepek. Tego nie da się zjeść w trakcie jazdy, albo jest bardzo trudne. Bo jednak są to żele o bardzo wysokiej mm -hmm. gęstości, ale mamy w jednym żelu 50 gramów węglowodanów, więc jest to prawie dwa razy tyle, co w przeciętnym żelu na rynku. Ale smak jest... A jaka jest jego gramatura? 70. Okej. Okay. Mm -hmm. Tak w miarę normalnie. Mm -hmm. Ale smaku to jest tak, jakbyśmy poszli do kawiarni i zamówili jakiś deser. Wow. Ja powiedziałem, że gdyby to było w formie jakiegoś e, takiego posiłku w proszku, tak jak mamy tą grupę Meal Replacement Product, ja bym był uzależniony od tego. No nieźle. Naprawdę jest po prostu kosmos. Pod tym względem jest kosmos. No to też pole do popisu odnośnie nowych przepisów na rice ale ja też w przypadku takiego zmęczenia smakiem słodkim, coś co wypróbowałam sama na sobie podczas chociażby Bike trans, albo w zeszłym roku, na bufetach, były gotowane ziemniaki, które leżały bardzo blisko, wiesz, babki piaskowej pokrytej gorzką czekoladą. I powiem ci, że to było... Dla mnie odkrycie po prostu mojego życia, jak już nie mogłam patrzeć na batony żelena, na zotoniczny, który był przez słodki, bo jednak te 7 nie dało już takie poczucie zmęczenia, to najpierw brałam kawałek babki piaskowej pokrytej tą gorzką czekoladą, która się roztapiała, bo cały czas praktycznie było grubo ponad 30 stopni, i potem od razu zajadałam ziemniakiem. I ten ziemniak, wiesz, taki wytrawny słony, bo on jeszcze zazwyczaj był posypany odrobiną soli po wierzchu, powodowało, że ten słodki smak babki, która i tak i tak nie była słodka, był bardzo skutecznie zacierany. Więc no powiem ci, że myślałam, że potem już w domowych warunkach wrócę do tego typu przekąski, ale jednak no, nie zamierzam ze za sobą wozić ziemniaków, bo w kieszonce to takie niezbyt jest wygodne, ale możliwe do zastosowania. Co, ale teraz, teraz wpadł mi do głowy taki pomysł, jakby wziąć ziemniaki, yy, upiec je z jakimś rozmarynem z dodatkiem soli, a potem zrobić z tego purée, ale bez dodatku tłuszczu. I do jakiegoś flaska to wrzucić. Tak, też już na tym myślałam, na takim musku. Taka musem. forma wytrawnego żelu energetycznego, mm -hmm. powiedzmy żelu musu energetycznego, byłoby to. Ciekawe. Tak, jak najbardziej. wiesz, ja już też kombinowałam stronę, przecież mamy hiszpański omlet, tak, który jest z jajek i z ziemniaków. Jeżeli by zabrać jajka, czyli źródło tłuszczu nasyconego, i na przykład do zrobienia omletu zastosować chociażby zamiennik, taki wegański jajek, jak mąka z ciecierzycy, upiec te ziemniaki albo najpierw wcześniej ugotować, zmiksować, zblendować, dodać mąkę i y po prostu upiec w piekarniku i to pokroić w formie takich rice to już być może byłoby to jakiś, jakiś, jakiś sposób na rozwiązanie nadmiernego nadmiernej ilości smaku słodkiego, ale to już trzeba by bardzo mocno poeksperymentować. Co, ja miałem jakiś, zresztą mam to zapisane no, jako jeden z projektów do zrealizowania, i zawsze się zastanawiałem, czy zrobić go solo, czy zrobić go z kimś. I tych kandydatur z kimś się pojawia coraz więcej, ale można było wypuścić taki album rajskaków dla sportów wytrzymałościowych. W formie książki kucharskiej, mm -hmm. z jakąś tam małą wrzutką teorii, myślę, że byłoby to ciekawe rozwiązanie. Mateusz, po prostu tej pracy wspólnej coraz więcej się szykujemy, musimy wydłużyć dobę jakoś. Jak już znajdziesz na to sposób, to ja bardzo chętnie. Dobra, jak najbardziej będę cały czas szukać i mam nadzieję, że przyniesie to efekt. Ale dobrze, wracając do naszego tematu suplementów. Mam omówioną kreatynę, betalaninę, kofeinę. E, powiedz proszę, azotany. Naturalne źródła, w... czy suplement? Czy jest to suplement, który jest poszukiwany przez sportowców wytrzymałościowych? Czy sam go polecasz, sam być może stosujesz? Jest to suplement poszukiwany. Zresztą można tu przytoczyć fajną anegdotkę, jak profesor Jones opublikował pierwsze badania hmm, dotyczące zastosowania soku z buraka przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie i ta praca pojawiła się jakoś niedługo przed samym rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich, to w obrębie 100 kilometrów od Londynu w ciągu paru dni nie dało się kupić buraków. Sportowcy wykupili wszystko. Sportowcy sztaby, bo zauważono, że jest to znowu jakiś potencjalny element, który może pomóc tym zawodnikom. I faktycznie tak może być. Czy to ma być naturalna suplementacja w formie soku przygotowanego z buraków, czy też z innych produktów bogatych, w fazotany? Na co dzień pewnie tak, bo wiemy o tym, jaki pozytywny wpływ ma suplementacja sokiem z buraka, chociażby na nadciśnienie, z którym. Boryka się coraz więcej osób, niekoniecznie starszych ja się zaliczam do tych osób, które mają nadciśnienie, pomimo tego, że dieta jest dopracowana raczej dobrze albo ponad przeciętnie, tak można by to było określić bez problemu. Aktywności fizycznej mi nie brakuje, bo jest z tego między 10 a 20 godzin tygodniowo, więc tutaj już nie ma pola do poprawy. A mimo to z, mhm. prawdopodobnie z jakichś względów genetycznych mam nadciśnienie skurczowe, izolowane nadciśnienie yy, skurczowe. I... Suplementacja azotanami lub spożywanie soku z buraka może być czymś, co pozwala mi albo zmniejszyć stosowane leki, albo je całkowicie wyeliminować. Oczywiście to musi być robione pod kontrolą lekarza, więc żebyście o tym, o tym pamiętali. Natomiast wracając do tego, czy suplementacja w formie kupionego produktu czy soku, należy pamiętać o tym, że zawartość azotanów w burakach, bo to głównie buraki są wykorzystywane jako źródło azotanów, ze względu na to, że jest to z logistycznego punktu widzenia najprostsze. Może nie być tak samo skuteczne jak produkt w którym ta ilość azotanów jest kontrolowana. Rodzaj buraków, w sensie jego, jego odmiana, sposób uprawy, przechowywania, po raz zbioru będzie wpływała na zawartość azotanów i my tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że ktoś więc ktoś może zmuszać się do spożywania soku z buraka, który niekoniecznie mu smakuje, a przypomnieć należy tutaj, że taka dawka, w której ta ilość azotanów będzie Optymalna to jest pół litra czystego soku z buraka, co jest dużą ilością i większość osób będzie czuła pewien ciężar na żołądku po spożyciu takiej ilości. Więc może się okazać, że zmuszamy się do czegoś, co nie do końca nam smakuje, a generalnie to jest takie placebo, które nie działa. Bo my wierzymy w to, że coś się zmienia, ale no nie mamy pewności, czy ta ilość azotanów będzie wystarczająca. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę słuszność stosowania tego w przypadku grupy osób, z którą ty bardzo często współpracujesz, czyli osoby na dietach roślinnych, gdzie ze względu na wysokie spożycie warzyw w diecie, ta ilość azotanów konsumowana wraz z codzienną dietą jest na tyle wysoka, że suplementacja może już tutaj nie zrobić żadnej różnicy. Podobnie jest ze sportowcami, których VO2 max jest powyżej 65 milimoli na minutę na kilogram, więc... Też nie zawsze ta suplementacja będzie wskazana, ale u większości osób raczej nie zaszkodzi. Pytanie, czy pomoże? Właśnie. To jest pytanie otwarte. Właśnie, być może bardziej da to poczucie, że zostały zaopiekowane wszystkie dodatkowe elementy, które mogły pomóc w uzyskaniu tego konkretnego wyniku. Także, no, jak wiemy, placebo też ma swoją wartość dodaną. Oczywiście. <laughs> tak, tak, ale myśląc o, też o kolejnym suplemencie, który być może smakowo jest nieco. Bardziej chętnie wybierany, mianowicie cierpka wiśnia, czyli mamy odwrotność. Regeneracja, przyspieszenie samego procesu naprawczego i przygotowanie również do kolejnych jednostek treningowych bądź też zaplanowanych startów. Czy ty jesteś zwolennikiem, czy raczej stosujesz jako taki dodatek bądź taką innowację, która niekoniecznie jest potrzebna? Patrząc na to, gdzie cierpka wiśnia znajduje się w klasyfikacji suplementów diety według Australijskiego Instytutu Sportu, to wciąż jest to grupa B. Czyli suplementy, które jeszcze nie mają wystarczającej. Wystarczającego poparcia naukowego do ich zastosowania bezwzględnego, tak? Czyli wiemy, że zawsze będzie korzystny. Natomiast wiele badań wykazuje pozytywne aspekty, z których ja bardzo chętnie korzystam w swojej pracy, bo to, w czym suplementacja cierpką wiśnią może pomóc, to jest zmniejszenie bolesności mięśniowej, opóźnionej bolesności mięśniowej, którą często zawodnicy nazywają zakwasami, co nie jest poprawne. Może to pomóc w poprawie jakości snu, z czym często zawodnicy mają problem, zwłaszcza w warunkach startowych, gdzie zmieniamy lokalizację. Czyli śpimy w nowym miejscu, na nie swoim łóżku, nie swojej poduszce. Więc tutaj możemy liczyć na to, że ta jakość snu będzie lepsza po suplementacji cierpką wiśnią. I zwykle ja cierpką wiśnię stosuję u zawodników w tym okresie około startowym. Czyli jak to są sporty indywidualne, gdzie te starty główne są relatywnie rzadko. To 3-4 dni przed zawodami, w dniu zawodów, w zależności od tego, jak bardzo zależy nam na szybkiej regeneracji, do 3-4 dni po zawodach. Mhm. E, drugi podobny um, suplement, który coraz bardziej chyba tak się pojawia na naszym rynku, mianowicie czarna porzeczka. Czy też raczej tak sceptycznie jeszcze do niej podchodzisz, czy uważasz, że jest to produkt, który być może ma w sobie duży potencjał, tylko jeszcze musimy poczekać na większą liczbę badań? Myślę, że ma potencjał. Zresztą w grudniu na międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej żywienia chyba największej w Europie chłopak, który wygrał konkurs prac własnych właśnie badał zastosowanie tylko tutaj trzeba podkreślić nowozelandzkiej czarnej porzeczki tak samo jak podkreślamy w przypadku wiśni, że mówimy o soku z wiśni, więc nie chodzi o to, że ktoś pójdzie do sklepu wybierze sok z kartonu o smaku wiśniowym albo czarnej porzeczki i będzie czuł poprawę. Nie spodziewałbym się tej poprawy, ale nowozelandzka czarna porzeczka w tych badaniach, które ten chłopak przeprowadził, wykazała przyspieszone tempory syntezy glikogenu mięśniowego po wysiłku w przypadku suboptymalnej podaży węglowodanów. Więc jest to jeden z elementów, który mnie mocno fascynował. Mechanizm tego jeszcze nie został wyjaśniony, a przynajmniej na, zgodnie z moją wiedzą nie został jeszcze wyjaśniony, e ale to jest sfera, która mnie szalenie interesuje, czyli w jaki sposób jesteśmy w stanie doprowadzać do tego, że ta resenteza glikogenu mięśniowego będzie szybsza. I czy rodzaj węglowodanów będzie miał tutaj znaczenie, albo jak duże będzie miało znaczenie ich ilość i dodatki do tego, czyli suplementacja chociażby kreatyną, kofeiną, czy tą czarną porzeczką. Czyli w jaki sposób jesteśmy w stanie wpływać na to, jak skuteczna i w jak szybkim tempie ta resenteza glikogenu mięśniowego będzie. Zgadza się, szczególnie jeżeli chodzi o wykorzystanie tak naprawdę naturalnych środków żywnościowych, które wymieniłeś, więc jest to na pewno bardzo ciekawe pole do popisu dla badaczy i dla nas, dietetyków, jako po prostu już twarde zastosowanie. Na w sumie prawie że koniec takiej przepytki z suplementów, chciałam Ci zadać pytanie a propos samego dwuwęglanu sodu. Dla mnie najbardziej powiedziałabym. Nie tajemny suplement, ale taki, z którym ja sobie nie potrafię poradzić w kierunku dobrego opracowania odpowiedniej podaży względem danego zawodniczka. Czy ty w ogóle stosujesz, polecasz, czy zawodnicy, którymi się opiekujesz, z którymi współpracujesz, e, wiedzą w jaki sposób wybierać suplementację dwuwęglanem? To odpowiem najpierw na tą drugą część i odpowiem trochę przewrotnie. Z mojego doświadczenia wynika, że zawodnicy w ogóle nie wiedzą, po co stosują dane suplementy albo ta ich wiedza jest niewłaściwa. Mam tutaj na myśli to, że za każdym razem, ja, ja generalnie nie lubię sytuacji, w których ktoś suplementuje związek, który nie wie po co stosuje, jak ten związek działa, co on mu ma dawać i przede wszystkim jakie mogą być negatywne skutki suplementacji. Jak kolejny gadżet, tak, e, dokładnie. prawda? Z którego nie potrafimy skorzystać. Tu, tutaj zawsze staram się pytać taką osobę, czy wie jak stosować ten suplement, po co go stosować i jakie są negatywne aspekty związane ze stosowaniem tego suplementu i na palcach jednej ręki pewnie wyliczyłbym zawodników, którzy wiedzą. Więc zwykle nie wiedzą i nie dotyczy to tylko dwuwęglanu, ale dotyczy to generalnie suplementacji. Natomiast jeżeli chodzi o dwuwęglan sodu, to ja śmiało zaryzykowałbym tezę, że chyba spośród polskich dietetyków jestem tym dietetykiem, który z tego związku korzysta najczęściej. Ona długo, na na długo jeszcze przed pojawieniem się e, mountain Bikarb system, czyli tego, co zro, robi jakąś taką swego rodzaju małą rewolucję w świecie kolarstwa. Ja myślę, że z tego suplementu z powodzeniem korzystam od lat 7-8, więc w zasadzie od, od prawie, że samego początku, kiedy miałem do czynienia ze sportowcami zawodowymi, bo akurat jest to suplement, który, zwłaszcza jak pracowałem z półwakami, był jednym z najlepszych suplementów, z których możemy skorzystać, bo jego zastosowanie najlepiej sprawdza się w sytuacji, kiedy wysiłek trwa od 1 do 4 minut i charakteryzuje się prawie że maksymalną intensywnością. Więc dystanse 100, 200, 400 metrów w pływaniu, czyli w zasadzie większość dystansów, na jakich zawodnicy w pływaniu rywalizują, to było to. I przyznam szczerze, że albo zawodnicy nie zgłaszali mi problemów, albo generalnie tych problemów tak mało widziałem. Bo wśród półwaków zdarzało mi, zdarzyło mi się półtorej raza, że coś poszło nie tak. I ten jeden raz to było dlatego, że zawodniczka pomyliła miarki, więc pożyła dwa razy więcej niż powinna. Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jakie są negatywne skutki stosowania wodorowęglanu czy dwuwęglanu sodu i to są nudności, wymioty, rytmie serca biegunki, więc raczej nic, co chcielibyśmy, czego chcielibyśmy doświadczyć w dniu startu. No i ta zawodniczka faktycznie miała i wymioty, i biegunki jednocześnie. Ale to była dobra lekcja, bo już więcej nie pomyliłam, Jarek. To e, na pewno. Więc czasami po prostu trzeba popełnić ten jeden błąd, żeby, żeby się nauczyć. Był też jeden pływak, który skarżył się na parcie na stolec w trakcie wysiłku, ale wytrzymał. Zresztą ja zawsze mówię, że stroje pływackie są na tyle ciasne, że nawet gdyby chciał, to nie było szans. Ale on bez, bez problemu dotarł do toalety i generalnie nic wielkiego się nie stało. Pamiętam, że testowaliśmy to też z jedną kadrą, z którą współpracowałem. I tam na 20 zawodników, którzy stosowali ten suplement, jeden zawodnik utknął na 5 minut dłużej w toalecie przed treningiem i to było wszystko. I zawodnicy skarżyli się na... Może nawet nie skarżyli, ale zaobserwowali u siebie łaskotanie po żołądku w okolicach obiadu, kiedy suplement zjedli powiedzmy 4-5 godzin wcześniej. Mhm. I to też był jedyny efekt uboczny, który, który obserwowaliśmy. Więc... Y Przerobiłem to z wieloma dyscyplinami, w wielu sytuacjach nawet zdarzało mi się przeliczać to na nakrętki z Coca-Coli dla zawodników, którzy byli w fazie i nie mieli ze sobą wagi elektronicznej i to była jedyna taka sama rzecz tam i tutaj. Wow. Więc ryzykownie, ale. Ale ciekawy pomysł. Trzeba było zaryzykować. Tak. A teraz z, i to było zazwyczaj przy wykorzystaniu produktu, który nazywał się Alkala N który jest w proszku albo Alkala-T w tabletkach, jest dostępny w aptekach, kosztuje w granicach pewnie 80 zł za kilka porcji, więc jest umiarkowanie drogim suplementem, ale trzeba zaznaczyć, że z tego suplementu najczęściej korzysta się w warunkach startowych i to w trakcie tych najważniejszych startów w sezonie. Natomiast ostatnio Maurten wypuścił nowy produkt, Morten Bicarb System, gdzie te same tabletki, które są prawdopodobnie w Falkali-T, tylko w mniejszej porcji wrzuca się do roztworu, który ma charakterystykę kisielu, podobną, podobną do kisielu. Ten roztwór to jest alginian sodu, który zamyka w pewnej kapsułce te, te tabletki i powoduje, że te tabletki nie są trawione w żołądku, tylko przedostają się dalej do jelita, więc ryzyko problemów żołądkowo-jelitowych jest mniejsze. Przetestowałem to do tej pory na kilku kolarzach bardzo, z bardzo dobrym skutkiem. Testowałem to u siebie. U żadnego z nas nie wystąpiły problemy żołądkowo-jelitowe. W smaku ten produkt jest dobry. W sensie taki bez wyraźnego smaku, ale słodki kisiel. Więc, więc relatywnie ok, zwłaszcza biorąc pod uwagę w porównaniu do innych wodorowęglanów czy sody oczyszczonej, to jednak ten smak jest fajny. Natomiast należy pamiętać o tym, że taka porcja dla zawodnika w granicach 85 kg no to jest duża dawka soli. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, trzeba liczyć się z tym, że to uczucie pragnienia będzie bardzo wysokie w kolejnych godzinach po spożyciu. Trzeba uważać u osób, które mają nadciśnienie tak jak ja, bo ja akurat u siebie zauważyłem, że, że wpłynęło to na to ciśnienie i czułem, że, że nie miało to dobrego wpływu na moje samopoczucie. Tylko z punktu widzenia ciśnienia, bo cała reszta, cała reszta była ok. Więc jak zwykle, no, suplement złożony, który trzeba wiedzieć, jak i kiedy stosować. Zgadza się, bo na wielu forach, w wielu dyskusjach możemy przeczytać, że jednak przyniosła suplementacja dwuwęglanem sodu jednak większą część takich negatywnych objawów ze strony układu pokarmowego, czyli mogło to być po prostu związane z nieprawidłowo dobraną dawką, prawda? Mogło tak być. Mhm. Myśląc o zawodnikach, zawodniczkach, który, którzy słuchają naszego podcastu i chcieliby jednak. W końcu zacząć jednak przykładać większą uwagę do suplementów, które stosują, które wybierają, które być może chcą zakupić. Powiedz proszę, w jaki sposób weryfikować certyfikaty, oznaczenia, w jaki sposób czytać etykietę, na co w ogóle zwracać uwagę w suplementach, tak żeby jako zawodowi sportowcy, sportowczynie być pewnymi na 100%, że to co kupujemy jest bezpieczne i pozbawione zanieczyszczenia środkami dopingującymi to myślę, że najlepiej powiedzieć, że na 100% pewnie nigdy nie będziemy, bo nawet jeżeli mamy najlepszy certyfikat, który mhm. mamy obecnie na rynku, czyli Infor by Sport, to też nie daje nam nigdy stuprocentowej pewności. Co prawda, tamto ryzyko jest ograniczone tak bardzo, jak tylko się da, bo każda seria każdego produktu, bo certyfikat przyznawany nie jest dla firmy, ale dla konkretnego produktu z tej firmy, czyli konkretnego suplementu i każda seria tego suplementu musi być przebadana na obecność środków niedozwolonych. Więc naprawdę wielkie nieszczęście musiałoby się wydarzyć, żeby po takim suplemencie ktoś miał pozytywny wynik, i pewnie musiałoby to być działanie celowe kogoś z zewnątrz, żeby taką próbkę czymś zanieczyścić. Więc szukanie certyfikatów. Najlepszy certyfikat to jest certyfikat Infort by Sport, ewentualnie wpis na listę kolońską. To są takie dwie rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Warto dodać, że żadna polska firma zgodnie z moją wiedzą nie ma certyfikatu Infort by Sport. Nie mówię o firmach, które są dostępne na polskim rynku, ale te, które są pochodzenia polskiego, tego certyfikatu nie mają i jest on drogi, więc trzeba liczyć się z tym, że produkty, które ten certyfikat posiadają, nie będą najtańszymi. Zgadza się. Czyli też znów ta świadomość i weryfikacja przede wszystkim rynku, bo jednak raz popełniony błąd z powodu niedopatrzenia, nieuwagi albo właśnie niestety ten pech może sportowca bardzo słono kosztować. Ale ja bym tutaj dodał, że najlepszym sposobem na zmniejszanie ryzyka to oczywiście szukanie tych certyfikatów, ale też stosowanie tylko tego, co jest potrzebne. A nie wszystkiego, co jest na rynku. Bo badania z okresu pandemii, gdzie ciężko było robić badania kliniczne, ale pojawiło się sporo metaanaliz, czyli danych z innych badań pokazały, że blisko 46% suplementów na rynku jest zanieczyszczonych. No to... Jak weźmie, weźmiemy zawodnika, który statystycznie stosuje przynajmniej kilka suplementów, to statystyka pokazuje, że z której z kontroli będzie pozytywna. Oczywiście to jest tylko statystyka, bo jak przykładamy do tego uwagę, to, to staramy się minimalizować to ryzyko, ale trzeba brać to pod uwagę i co więcej, w tym badaniu z 2021 roku po raz pierwszy. Nie weryfikowano już tego, czy suplement jest zanieczyszczony, czy nie, ale też czy wiąże się z nim ryzyko zdrowotne, i w 4% to były suplementy, które mogły pogorszyć stan zdrowia lub nawet być zagrożeniem dla zdrowia. No tak, czyli naprawdę ta, ta skrupulatność i tak naprawdę to, co podkreślasz od samego początku, nie tylko naszej rozmowy, ale właśnie też swoich działań, czyli najpierw zaopiekuj, Dietę. Najpierw prawidłowy system żywienia, suplementy jako dodatek, no i przede wszystkim celowość ich stosowania. Czy są jakieś suplementy, które sam byś polecał, a o które ja nie zapytałam? Powiedzieliśmy o kreatynie, powiedzieliśmy o betalinie, powiedzieliśmy o dwuwęglanie, powiedzieliśmy o soku z buraka, nie powiedzieliśmy o glicerolu, ale wydaje mi się, że nie ma sensu, i powiedzieliśmy o kofeinie, więc powiedzieliśmy o wszystkich sześciu suplementach, które mają udowodnione działanie. Powiedzieliśmy dodatkowo o cierpkiej wiśni i o soku z czarnej porzeczki, więc generalnie wydaje mi się, że powiedzieliśmy o wszystkich tych, które z punktu widzenia performanceu albo regeneracji mogą się tutaj przydać. Więc chyba nie, chyba nie, ale zadałbym tobie pytanie, bo to może być ciekawe. Z jakich ty suplementów korzystasz? Ja osobiście? Mhm. Witamina D3, B12 i żele energetyczne. <laughs> Koniec. No, to ja teraz powiem swoje, żeby to, bo to spodziewałem się takiej odpowiedzi i to może dać fajny kontekst, jak to wygląda u dietetyków, którzy też są aktywni. Ja teraz trochę mniej niż ty, ale wciąż. E, witamina D, nie zawsze, ale omega 3. I produkty typu napoje izotoniczne, żele energetyczne. Ewentualnie batony energetyczne, czy też galaretki, czyli żywność dla sportowców. Dokładnie, nie trzeba dużo. Czyli nie ma tutaj nic z tych suplementów ergogenicznych. Nie ma kofeiny, nie ma kreatyny, nie ma beta-alaniny, nie ma soku z buraka, nie ma glicerolu, nie ma dwuwęglanu. Ja takie rzeczy robię tylko dla testów, na co dzień tego nie stosuję, bo uważam, że jeżeli ktoś się bawi sportem, to to czy on będzie. W stanie pojechać o 1-2% szybciej czy wolniej, nie ma dla niego żadnego znaczenia. Więc mi szkoda na to wątrobę i szkoda mi na to pieniędzy. Właśnie. Ten aspekt finansowy też jest ważny. Ja jeżeli się przygotowuję do naprawdę ważnych zawodów, w których startuję, zresztą i tak zawsze mam tą świadomość, że zawsze pojawi się na nich profesjonalista, dla którego dla mnie zawody będą po prostu jego po e, no, prostu zaplanowanym treningiem i sprawdzaniem się w sezonie startowym tudzież przed sezonem startowym. Czasami rzeczywiście sięgam po, po, po kofeinę czy po, po sok z buraka, ewentualnie suplementuję się sokiem z cierpki wiśni, ale to naprawdę są sporadyczne pojedyncze przypadki w kontekście całego roku, więc na co dzień. Jak najbardziej też zapomniałam omega-3, bo, bo też stosuję na cenie, ale to jest podstawa. To widzisz, to ja cierpką wiśnie i buraka stosuję czasami do przepisów w ricecake'ach, albo jak chce się napić czegoś innego niż woda, to zdarza mi się dolać trochę soku z cierpkiej wiśni. A jak akurat mam otwarte, bo robiłem ricecake'i i trzeba go w końcu wypić. I Jeżeli miałbym rozważyć jakiś suplement dla siebie, to bym stosował teraz kreatynę. A ze względu na pozytywny wpływ na na aspekt mentalny. Okay. Wiemy o tym, że jest wykorzystywana w chorobach neurodegeneracyjnych i może wpływać na to, jak nasz mózg funkcjonuje, więc ten aspekt bym rozważył, pozasportowo nawet. Ale to dalej cały czas rozważam i, i na tych rozważaniach się kończy, bo jakoś zapominam. Pominam chyba kupić cały czas. <noise> Okej, okay, więc albo trzeba zapisać, albo trzeba popracować jednak nad czymś. <noise> albo trzeba wziąć do testów w końcu jakąś kreatynę. <noise> o właśnie, na przykład tak. Dokładnie, więc to możemy w sumie wspólnie podsumować, że apelujemy o tą rozważność i logikę w podejmowaniu wyborów tych dodatkowych suplementacyjnych, a najpierw o zaopiekowanie dobre diety. I tyle, prawda? Tak, korzystajmy z suplementów jako elementu dodatkowego do żywienia, a nie podstawy naszej diety. Dokładnie. Niech te słowa dosyć głośno, głośno wybrzmiewają. I tak dziękując Tobie za, za Twój czas, za Twoją wiedzę i za to, co przekazałeś w tym odcinku, e, chciałabym, żebyś zaprosił naszych słuchaczy do kanałów, które dosyć mocno opiekujesz w internecie. E, na pewno podcast z Dietetek Sportowy Online który dostępny jest na wszystkich aplikacjach podcastowych, a przynajmniej tych najpopularniejszych. Tam, jest, tam są treści kierowane wyłącznie do sportowców wytrzymałościowych, chociaż i dietetycy, i osoby z innych sportów też czasami słuchają, komentują i też mogą znaleźć coś dla siebie. Jeżeli kogoś generalnie interesuje sport, nauka, dietetyka i wszystkie nauki pokrewne kulturze fizycznej, to mogę zaprosić do podcastu awf ów którego jestem gospodarzem, czyli Szkoła Mistrzów. Tak nazywa się podcast. I zapraszam do siebie na media społecznościowe. Mateusz Gawałczyk. Jak wpiszecie gdziekolwiek, to bez problemu znajdziecie. Bardzo dziękuję też od oczywiście do kanałów, które polecałeś. No i bardzo dziękuję raz jeszcze za udział. No i do szybkiego zobaczenia. Wiemy, że ten niedługo już nastąpi. To ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to jest jeden z pierwszych odcinków albo projektów, które razem tworzymy. Dokładnie tak. Nabieramy tempa. Dzięki. Jak słyszysz, nagrywanie podcastu daje mi moc radości i z uśmiechem się nią z Tobą dzielę. Dziękuję, że jesteś i wspierasz moje działania. I jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to wyślij go dalej, tak aby inni też mogli czerpać paliwo z roślin. A Ty już teraz zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić nowych treści. Do usłyszenia w niedzielę za dwa tygodnie. Sylwia Maksym, Paliwo z Roślin.